Okno na kulturę. Witamy serdecznie przed mikrofonem. Łukasz Adamski. Grzegorz Kasjaniuk. Otwieramy okno na kulturę. I dzisiaj, drodzy państwo, widzimy wędrowca, włóczęgę. Jasnowidzem był? Może tak trochę, tak? Wydawało mu się, że ten talent, który skądś do niego przyszedł w fali jakiegoś błysku, a tak naprawdę wyszedł spoza amnezji, czyli znachor. Znachor, którego my tutaj oczywiście znamy bardzo dobrze. W każde święta wielkanocne w telewizji znachor jest. I to jest te, wiesz, ale czy jest oglądany? To jest, no właśnie, to, że jest, to jest jedno, ale czy jest oglądany? Bo to jest tak trochę tak jak... Wiesz, tak jak mówimy tak, o znachorze w reżyserii Jerzego Hoffmana. To jest tak jak z kiedy masz ten... Nie mówię Boże Narodzenie, bo to już niewiele ma wspólnego z Bożym Narodzeniem, tylko masz Christmas. Mówisz o Kevinie? Tak, że zawsze Kevin leci w telewizji i święta bez Kevina są niewyobrażalne. Tak trochę Wielkanoc bez Znachora i Potopu jest też niewyobrażalne. Ale także Dzień Wszystkich Świętych, ponieważ Znachor Hoffmana kończy się sekwencją na cmentarzu. No racja, tak. I to jest taki moment, który rusza serce. To pokolenie już bardzo dojrzałe, bo wydaje mi się, że pokolenie, które dopiero wchodzi w świat filmu i obejrzy tego nowego Znachora, to zupełnie nie będzie miało porównania, bo po prostu tamtego filmu Hoffmana nie oglądało. Tamtego i tego pierwszego z 1937 roku. Z 1937 to nawet ja nie oglądałem. Michała Waszyńskiego, bo oto dostajemy trzecią ekranizację Znachora. I wiesz, kiedy ja dowiedziałem się, znaczy kiedy usłyszałem, że Netflix robi Znachora, no to mówię, no to jest faktycznie zamach na świętość. To jest coś strasznego. Ale powiedz, skąd takie myśli się brały? Dlatego, że to Netflix? Chyba, wiesz, oczywiście pojawiły się takie rytualne żarty, nie? Że o, to teraz Znachor czarny, tam transseksualista, gej będzie tym. Wiesz, że Tadeusz Dołęga-Mostowicz napisał książkę Biały Murzyn? No to tym bardziej byłby skasowany dzisiaj. No, chociaż, nie wiem, może jest tak transgresywna, że właśnie nie byłby skancelowany. Natomiast, wiesz co, no pomyślałem sobie, to jak to może tak wyjść, to nie będzie dobre. No i odpaliłem sobie tego Znachora w środę, w czasie premiery. No i powiem ci, że to mi się naprawdę, ale to naprawdę podobało. Znaczy uważam, że udało się zrobić bardzo dobrą wersję Znachora, dopasowaną do wrażliwości współczesnego widza. I teraz, nie wiem, czy mi pozwolisz połamać normę politycznej poprawności, ale taką trochę polską polityczną poprawność, bo zawsze łamiemy tą polityczną poprawność zachodnią, ale polskiej rzadko łamiemy. Uważam, że Leszek Lichota jest najlepszym Rafałem Wilczurem ze wszystkich ekranizacji. Jaka to poprawność? Dlaczego uważasz, że co, szargasz jakąś świętość? No tak, no ja myślę, że rola Jerzego Bińczyckiego jest jednak święta i trudno polemizować z tym i trudno mówić, że ktoś go przebił, wiesz. To są takie filmy, to jest tak jak teraz z Panem Kleksem, tak? Będzie nowa wersja Pana Kleksa na Netflixie. Akademii Pana Kleksa, Tomasz Kot wciela się tam w Pana Kleksa, ale Piotr Frączewski jest jako narrator. Nie wiem, czy widziałeś zwiastun nowego Pana Kleksa, narratorem tego zwiastuna. Tam, gdzie miały pojawić się takie dziwne odniesienia. No tak, ale jest Piotr Frączewski, tak? A tutaj nie ma ani Piotra Frączewskiego, który mówi, Wysoki Sądzie, to jest profesor Wilczur, tak? Czyli tego kultowego dialogu nie ma. Nie ma tutaj Anny Dymnej. Jest za to Artur Barciś, który powraca do roli. Był w tamtym i był w tym nowym. Tak, on łączy oczywiście, drodzy państwo, nie wiem, jak to zaanonsować. Nie spodziewajcie się odwzorowania tego Znachora z lat 70., że mamy sekwencję po sekwencji, mamy te same historie. Punktem wyjścia jest powieść. Tak naprawdę scenariusz filmowy, bo Tadeusz Dołęga-Mostowicz najpierw napisał scenariusz filmowy. On nie został przyjęty, nie było zainteresowania, postanowił napisać powieść, żeby nie zmarnować tego pomysłu. I to jest punktem wyjścia. Czyli wracamy do powieści, nieźle się sprzedającej. W dalszym ciągu Tadeusz Dołęga-Mostowicz jest autorem dobrze się sprzedającym, nie żyjący już od 1939 roku, ale dobrze sprzedającym. Jego książki rozchodzą się w kolosalnych ilościach i to zadziwia, bo jest to jednak literatura zamierzchła, a jednak w dalszym ciągu ma swoich odbiorców. Więc tutaj Znachor, który jest z twarzą Leszka Lichoty,
jest znachorem odnoszącym się do książki, a nie do filmu Hoffmana, bo wiem, że uznany reżyser miał za złe tej nowej produkcji, że tak, a nie inaczej przedstawia historię profesora Wilczura. Jednak chyba bardzo mocno zrósł się swoim filmem i z tym pomysłem, który został przedstawiony w jego wariacji. Ja nazywam to wariacją jednak, bo jest na podstawie książki, nie jest pierwowzorem. I z drugiej strony mu się nie dziwię, bo pokolenia krytyków, widzów jednak dały mu tę możliwość, tak jak w przypadku Potopu, jednak takiego zrośnięcia się z dziełem. Chociaż także i Potop to dzieło Sienkiewicza przecież, a nie Hoffmana. Ale ma do tego prawo. Ma prawo buntować się. Dla mnie to jest takie znamienne, bo buntuje się odchodzące pokolenie. Buntuje się wobec nowego pokolenia, nowego spojrzenia tego pokolenia i buntuje się wobec nowego interpretowania do Łęgi Mostowicza, bo zanim zanalizuje się Znachora, który niedawno miał swoją premierę, czyli tę trzecią wersję filmową, bardzo mocno trzeba byłoby zanalizować Tadeusza do Łęgę Mostowicza, czyli ikonę popkultury. To jest ikona popkultury. Tak, dobrze to mówisz, właśnie popkultury, tamtejszej popkultury. Ale Gombrowicz mu się kłaniał w pas, jak wchodził do restauracji. Dlaczego? Bo jest poczytny, bo jest czytany. I dzisiaj tak samo mamy do czynienia z celebrytami. Kłaniamy się w pas. Dlaczego? Bo są znani, bo są słuchani, tak? Chociaż w tym przypadku, jeżeli chodzi o Dołęgę Mostowicza, miał dosyć solidny bagaż doświadczenia, oczytania, ale także tego poziomu związanego z własną pozycją w ówczesnym świecie międzywojnia i dobrze analizującego stosunki społeczne. I to go umiejscawia w tej popkulturze, bo wiedział, gdzie i jak dotrzeć ze swoim produktem. I teraz w odniesieniu do tego pierwowzoru, bo Dołęga Mostowicz jest bardzo mocnym przykładem dla dzisiejszego pokolenia dziennikarzy, krytyków filmowych, tak jak ty. Wydaje mi się, że dla ciebie byłby dobrym, bo sam widział w filmie przestrzeń oddziaływania, ale także przestrzeń przekazywania różnych emocji, ale także dotarcia do przede wszystkim człowieka, gdzie człowiek zawsze był postawiony w jego literaturze na pierwszym planie, chociaż to była literatura, która, bym powiedział, no gdzieś tam utorowała drogę dla harlekinów trochę, bo ta kwestia miłości, stosunków międzyludzkich, ale także i seksualności, takiej erotycznej seksualności, gdzieś tam go jako takiego prekursora na pewno stawiała i stawia w dalszym ciągu. Postać niejednoznaczna i postać, która została tutaj niesamowicie pokazana właśnie w postaci Rafała Wilczura. Leszek Lichota według mnie nie tyle odwzorował profesora, postać fikcyjną, co odwzorowo według mnie właśnie Tadeusza Dołęgę Mostowicza. Ale wiesz, bo to jest jednak wielka siła tutaj scenarzystów Marcina Baczyńskiego i Mariusza Kuczewskiego. Ja podkreślam tutaj te dwa nazwiska, bo moim zdaniem to scenariusz, wiesz, przesądził o sile tego filmu. To, że i ten Wilczur jest w taki sposób skonstruowany, a nie inny, to jest właśnie ta siła scenariusza, tak? Że dostajemy postaci z krwi i kości, wiesz, z taką dużą literaturą, wielką literaturą, z taką kultową literaturą. Nie mówię wielką pod względem nawet jakości, tylko mówię wielką, bo jest tak wpisana w nasz krwiobieg polski. Jest taki problem, że pewien strach scenarzystów albo kompleksy wobec dzieła wielkiego, czy wobec filmu Hoffmana, mogły spowodować, że bezpiecznie by zagrano i byśmy dostali postacie wycięte z tektury. Nie? A tutaj tak nie ma. Wiesz, myślisz, że dlatego nie można zrealizować ponownie Krzyżaków? Wiesz co, ja uważam, że powinno się zrealizować Krzyżaków, bo Krzyżacy się zestarzali bardzo, tak? Tak jak Potop się nie zestarzał wcale. Ja nie lubię, znaczy szanuję decyzję o tym, że zrobiono tą nową wersję Potopu, którą zresztą ona została tak skrojona, zmontowana, wycięta. Ja lubię tą starą wersję Potopu, tą długą, tą monumentalną wersję, bo to jest po prostu bardzo dobrze zrealizowany film. On się nie zestarzał, natomiast Krzyżacy się trochę zestarzali, to znaczy mi się ciężko ogląda Krzyżaków niektóre rzeczy. Ja cały czas czekam na nową wersję Krzyżaków. Nie, wiesz co, moim zdaniem z Krzyżakami trochę jest tak, że to jest film ze zbyt dużym budżetem, musiałby być, wiesz, żeby pokazać to i żeby zmierzyć się ze scenami batalistycznymi, które
w PRL-u były realizowane w taki sposób, bo po prostu no, tam nie było normalnej kinematografii. To jest tak, że jak państwo dawało pieniądze, to dawali tych statystów, wojsko przyjeżdżało, tak, armia, oni tam się musieli przebierać i po prostu ci reżyserzy mieli tych statystów. To dlatego filmowcy amerykańscy, nawet sam, czy tam tacy jak Kurosawa, w pewnym momencie realizowali filmy w koprodukcji ze Związkiem Sowieckim, bo jak chcieli mieć sceny batalistyczne, to oni tam im dawali wszystko, nie trzeba było tym statystom płacić też. No wiesz, brałeś wojsko, przebierałeś w zbroje rycerskie i jedź, nie? To jest, musisz pomóc polskiej kinematografii, a teraz weź zapłać tym statystom. Oczywiście dzisiaj masz CGI, tak, możesz to zrobić komputerowo, ale to już nie wygląda tak dobrze. Natomiast tutaj jednak dobrze zwróciłeś uwagę na słuszną rzecz, że to jest oparte na książce, a nie na... To nie jest remake filmu Hoffmana, to jest ponowna ekranizacja książki. I to właśnie widać, wiesz, ta historia... Bardzo taka uniwersalna historia miłości, ale też historia, wiesz, pod pewnym względem konserwatywna, bo historia jednak człowieka, który w pewnym momencie idzie pod sąd, bo uważa, że złamał prawo, że źle zrobił. Nieważne, że moralnie może dobrze zrobił jako znachor, no, jako znachor on łamał prawo. Tylko lekarze powinni leczyć, a nie znachor. On pomagał ludziom, ale mówi, okej, ja idę pod sąd, ja się przyznam do tego, ja jestem prawdomówny. Zobacz, jaka postawa, która dzisiaj zanika, kiedy kino promuje ci jednak jakiś rodzaj cwaniactwa, jakiś rodzaj ślizgania się. Tu masz twardego gościa, który mówi, okej, chcę przyjąć konsekwencje na klatę. Znachor w reżyserii Michała Gazdy jest znachorem mocno odnoszącym się, jak powiedziałem, do Tadeusza Dołęgi Mostowicza i nawet w tym, co teraz przed chwilą powiedziałeś, bo sporo jest w postaci profesora Wilczura z biografii Tadeusza Dołęgi Mostowicza. On ujął tam kilka własnych cech charakteru, nie tylko wiek, w kontekście partnerki, swojej żony, tak, ona odchodzi od niego, zdradza go. On, to nie jest tajemnicą, państwo to wiecie i z książki i z poprzednich filmów, zapija to wszystko i w końcu zostaje pobity na ulicy. W różnych interpretacjach, filmach to jest przedstawiane, kto był zleceniodawcą, czy zwykły opryszek uliczny, czy też jego konkurent ze szpitala. W każdym razie mamy tutaj do czynienia, no, z przedstawieniem postaci, która uwielbia prawdę, która kocha drugiego człowieka, niezależnie od jego statusu społecznego. I takim był właśnie w życiu codziennym Dołęga Mostowicz, który jako dziennikarz stawiał pierwsze kroki w gazecie bardzo prawicowej, ale krytykował Piłsudczyków i krytykował obóz rządzący. To było przed przewrotem jeszcze majowym, kiedy Piłsudski był premierem. I doszło do sytuacji pobicia, bo w ubraniach cywilnych policjanci pobili Mostowicza, wywieźli go za Warszawę do lasu. Nie wiadomo, jakby to się skończyło, ale pomimo wykrycia sprawców nie doszło do ich osądzenia. I w tym wszystkim widzimy, jeżeli chodzi o profesora Rafała Wilczura, wiele wątków biograficznych Dołęgi Mostowicza, który wtedy stawał w prawdzie i chciał stawać w prawdzie, bo wiele rzeczy się działo. On opisywał akurat tajemnicze zaginięcie jednego z generałów Wojska Polskiego, za którym podobno miał stać obóz Piłsudczyków. I to jego stanięcie w prawdzie, niezależnie od tego, co się działo wokół, bo na początku kontestował przecież Piłsudczyków, a pod koniec swojego życia, przed wybuchem wojny, był wielkim promotorem państwa polskiego i obozu rządzącego, pokazuje no, tę autentyczność tej jednak fikcyjnej postaci. Dlaczego ona wzbudza tyle sympatii? Dlaczego pomimo trudów jego życia jest tak cały czas przez różne pokolenia dobrze odbierana? Przez tę autentyczność wpisania w tę fikcyjną postać elementów biografii Dołęgi Mostowicza, ale tych osadzonych w prawdzie, jak powinien człowiek postępować w życiu, żeby bronić tę prawdę. Tak, tak. No i tutaj też zaznaczmy, że Dołęga Mostowicz, on zginął od sowieckich kul w 1939 roku. Brał udział w kampanii wrześniowej, znaczy no, walczył, tak, i został zastrzelony. Jego śmierć jest zagadkowa, bo był jedynym polskim żołnierzem, który zginął na tamtym odcinku frontu, czyli w przeprawie wojsk polskich i rządu do Rumunii.
On zresztą dostał takie zlecenie, bo miał, uwielbiał w ogóle pojazdy, uwielbiał samochody. Jako że był bogatym pisarzem, dorobił się na swoim pisarstwie, stać go było na drogie auto, a jednocześnie nieźle pojemne, więc to auto zostało razem z nim zarekwirowane przez Wojsko Polskie i najprawdopodobniej właśnie do Rumunii przewoził ważnych dostojników, a także ważne dokumenty państwa polskiego. A jako żołnierz, bo był w stopniu kaprala, także zabezpieczał w ostatniej jednostce Korpusu Ochrony Pogranicza właśnie ten odcinek frontu, kilkudziesięciu żołnierzy, tam dokąd właśnie weszła jednostka rosyjska, czołgi rosyjskie. On miał za zadanie dostarczać na stronę rumuńską do internowanych polskich żołnierzy żywność, chleb. I po prostu ciężarówka, w której jechał, została ostrzelana przez ten czołg, kierowca uciekł, on zginął. A kto wskazał? To jest takie znamienne i można trochę to zrobić analogię do dzisiejszych czasów. Kto wskazał ten pojazd Wojska Polskiego, w którym był Dołęga Mostowicz i był ostrzelany przez Rosjan? No, ludność ukraińska. Czyli wskazali, tu jest żołnierz polski, musicie coś z tym zrobić. A śmierć jego nastąpiła na posesji miejscowego Żyda. Tamten pojazd się rozbił. To takie analogie, one są dosyć istotne, jeżeli analizujemy film Znachor. Dlaczego? Dlaczego te wątki, o których tutaj mówimy, historyczne, biograficzne, są istotne? Są istotne na przykład w kontekście Soboru Świętego Aleksandra Newskiego w Warszawie, który się pojawia właśnie w tym Znachorze. Do tego wątku wrócimy po muzycznej przerwie. Okno na kulturę. Jesteśmy ponownie na antenie. Cerkiew, jak myślisz, jest istotna? Zwróciłeś uwagę na ten motyw cerkwi? Kiedy właśnie profesor Wilczur z kolegą przechadzają się ulicami Warszawy, właśnie dowiedział się profesor Wilczur, że jego kolega zostanie ordynatorem i przechodzą przez te uliczki. Potem następuje taka sekwencja, w której chłopiec jest potrącony przez powóz konny. I wcześniej widzimy w perspektywie olbrzymi sobór świętego Aleksandra Newskiego, górujący nad wszystkim. I rzeczywiście, sobór był drugą budowlą w Warszawie takich rozmiarów. Można dzisiaj porównać go, jeżeli chodzi o zamysł postawienia tej cerkwi w Warszawie przez Rosjan do Pałacu Kultury. Sobór, który został w 1925 roku rozebrany. On został rozebrany właśnie z tego powodu, że miał tu reprezentować dominację rosyjską, więc nie ostał się. A w filmie się pojawia. On pokazuje nam tutaj umiejscowienie akcji. Czyli widzimy już Polskę, ale widzimy już jeszcze ten sobór. Zdziwimy się, dlaczego ta cerkiew tam stoi. Oczywiście jest to wkomponowane komputerowo, ma symboliczny, wydaje mi się, tutaj wydźwięk. Jeżeli chodzi raz o ulicę, czyli ten proletariat, bo możemy trochę tutaj sięgnąć do tego, co Wacław Cholewiński napisał w swojej książce i tej rewolucyjnej Warszawie przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. I co w tym lump proletariacie jeszcze zostało? Bo nie wiem, czy zauważyłeś, Dołęga Mostowicz w Znachorze niesamowicie pięknie opisuje ten proletariat, co okres komunistyczny po II wojnie światowej miał za złe Mostowiczowi, że przedstawił bezmyślnie jako proletariat przestępczy. Biedny, ale przestępczy, a nie w którym drzemie siła, która może zrobić rewolucję. Ale jednak on dostrzegał w tej biedocie, w tym proletariacie człowieka i to, co takie istotne, jego duszę przede wszystkim. Ten pryzmat cerkwi, soboru Aleksandra Newskiego, górującego nad Warszawą, będącego taką butą i butem zamordyzmu i nawet duchowego zamordyzmu w tym, co się działo w rynsztoku Warszawy, no było bardzo mocnym, przekonującym pokazaniem, że pomimo takiej dominacji nie można stłamsić do końca człowieka. I on w tej pomocy, inteligenta, lekarza, który pracuje w prywatnej klinice i pomaga za darmo dziecku z tego lump proletariatu wywodzącego się, pokazuje, że to, co nas łączy, to jest właśnie ta nuta, której żaden dyktator, żadna ideologia nie zniszczy.
No tak, tak, no wiesz, no, Dołęga Mostowicz, on też, oczywiście z jednej strony mówimy tutaj o Znachorze i mówimy o tym, o tych wszystkich wątkach tego, wiesz, Znachora, które już wchodzą nawet w tą duchowość, metafizykę, o której tutaj mówisz, ale wiesz, Dołęga Mostowicz to był też autor Kariery Nikodemadyzmy. I oczywiście dwie ekranizacje, jak pamiętasz, z 56 roku z Dymszą, no i ta moja ulubiona, ten serial telewizyjny z Romanem Wilhelmem, jego absolutnie wielka rola. Wiesz, to też jest, Kariera Nikodemadyzmy pokazuje, jak bardzo Mostowicz rozumiał albo był prorokiem, tak, bo zapytałeś na początku naszej audycji o proroctwo jakieś, tak, też pewne. Był takim prorokiem, jeżeli chodzi o przemiany społeczne. I to się wpisuje w to, o czym ty mówisz, o tym jego takim zajrzeniu w duszę, ale jednocześnie w dobrą lustrację społecznych postaw. Bo zobacz, że to, co dzisiaj widzimy w systemie tym partyjnym, demokratycznym, tak, w tym partyjniactwie, które niszczy demokrację, i kiedy widzimy tych koniunkturalistów, polityków, no to, wiesz, no, Dyzma stał się symbolem, tak? To znaczy on funkcjonuje w przestrzeni publicznej, to nazwisko Dyzma, tak? To znaczy Dyzma jest taką obrazą, tak? Jest takim czymś, co możesz rzucić komuś, to jest kolejny Dyzma, nie? Zobacz, że jak Kosiński wyjechał właśnie do Stanów i tam pisał i napisał, między innymi Wystarczy być, książkę, która została przez Hala Ashbiego zekranizowana, absolutnie wybitny film z Peterem Sellersem w głównej roli, no to wiesz, Kosińskiemu zarzucano plagiat, że on splagiatował właśnie Karierę Nikodemadyzmy. Więc to też pokazuje, jak bardzo autor, znaczy, co by było, gdyby on nie zginął przedwcześnie, tak? Co by było, gdyby on jednak dalej współtworzył polską popkulturę? Napisał dwa scenariusze dla Hollywood przed swoją śmiercią. Być może byłby to jego wyjazd do Hollywood. Być może kariera scenarzysty. Widział w filmie wielką przyszłość. Chciał być scenarzystą. Film, czyli Testament profesora Wilczura, był wyświetlany jeszcze w kinach polskich w 1947 roku. Żadna kopia do dzisiaj nie zachowała się. Nie wiemy, jaki to był film. To jest zadziwiające. Tak, trylogia jego, bo napisał trylogię o profesorze Wilczurze, czyli Znachor, profesor Wilczur i Testament profesora Wilczura. Ta ostatnia nie zachowała się i nie wiemy, jak to wyglądało. A on tam w tym filmie, który został w 1942 roku dopiero, pojawił się w kinach w Polsce, okupowanej przez hitlerowców. Pojawił się tam w jednej sekwencji, a jeszcze zdjęcie do tego filmu kręcono we wrześniu 1939 roku. Czyli wrześniu, w miesiącu, w którym zginął, został zabity Tadeusz Dołęga Mostowicz. To są ciekawe historie związane z postacią samego autora książki, które widzimy w filmie. Do filmu za chwilę może wrócimy, bo trzeba trochę powiedzieć o samym filmie, ale to tło jest niesamowite, ponieważ Tadeusz Dołęga Mostowicz rzeczywiście zwrócił na coś istotną uwagę. Dzisiaj widzimy freelancerów. Dzisiaj jest YouTube. Dzisiaj są autorzy, którzy docierają do mas i nie patrzą, czy ktoś jest z inteligencji, czy ktoś jest po prostu nie z inteligencji. Mostowicz też miał na to takie spojrzenie. 10% społeczeństwa polskiego w tamtym czasie czytało w ogóle książki. Wiedział, że wieś może być tym mocnym i konkretnym odbiorcą jego książek. Jeżeli w Dyźmie mamy historię człowieka z nizin, który wszedł na salony, tak w Wilczurze jednak mamy trochę odwrotną historię. Człowieka z salonów, który zszedł na nizinę. No i w Dyźmie jednak mamy kogoś, kto przez przypadek trochę wszedł, tak? Ale tu też mamy przypadek trochę, bo pobicie, amnezja, ona jest taką formą przypadku. Tak, ale Dyzma jest odwrotnością, wiesz, Wilczura, no bo Wilczur to jest człowiek, który poświęcał w jakimś stopniu swoją pozycję zawodową, tak? On mógł być tym profesorem, tym największym autorytetem, który trzepał pieniądze, tak? I nie pochylał się nad prostymi
ludźmi, a on to robił. Natomiast z Dyzmą jest tak, że on dzięki cwaniactwu, zbiegowi okoliczności wszedł na sam szczyt. Trochę niechcący pokazał, a może też, wiesz co, inaczej, to właśnie w filmie Hala aż biego wystarczy być. Kosiński pokazał, że trochę niechcący ten bohater pokazał luki systemu, a tutaj jednak Dyzma wie, jak wykorzystać luki systemu, także to też jest trochę inna postać, ale jednak to są, oni stoją na przeciwległych tych, to myślę, że Wilczur raczej by nie chciał się zadawać z Dyzmą, chociaż na pewno by go wyleczył. Dołęga Mostowicz był mocnym i niesamowitym obserwatorem rzeczywistości. To, co widział wokół, wpisywał w postaci, w bohaterów swoich powieści i to mocno jest tak właśnie zobrazowane na przykład w opisie kobiet przez niego, bo on reprezentował taki konserwatywny feminizm, tak bym to nazwał. Nawet napisał książkę Trzecia płeć, więc mocno uderzał w to środowisko związane z relacjami rodzinnymi, ale on był takim konserwatystą rodzinnym w tym wszystkim. Więc te wszystkie swoje wnioski, chociaż sam nie prowadził uregulowanego życia rodzinnego, to dopiero miało być przed nim. Bardzo mocno wpisywał w postaci, które widział, opisywał. I dlatego z taką empatią był odbierany, bo wiele ludzi utożsamiało się z tym. Środowisko emancypacji kobiet, ale nie tej marksistowskiej emancypacji. To przecież Polska jako pierwsza zauważyła rolę kobiety i dopuściła kobiety do głosowania, prawda? Czyli to prawo kobiet wtedy zostało mocno pokazane w sposób niezwykle konserwatywny i prorodzinny, tak jak to robił właśnie Dołęga Mostowicz. Ale w tym wszystkim także zwrócił uwagę na wieś, na chłopstwo i przedstawienie tych postaci niepiśmiennych, może niezbyt rozgarniętych, ale w sposób niezwykle empatyczny po prostu oddało mu całkowicie wieś polską we władanie. I jeszcze przy okazji okazał się niezwykle ważnym promotorem własnej postaci. PR miał doskonały, ponieważ pozwalał na przedruki powieści, pozwalał na dodawanie do gazet w odcinkach tej powieści, pozwalał na to, żeby ona rozchodziła się jak tylko można wśród ludzi, więc pod tym względem dobrze się zachował, jeżeli chodzi o promocję własnej postaci. A w przypadku jego kolegów z branży, którzy też pisali, uważali, że to pióro powinno trafiać do inteligencji, ewentualnie jeszcze do ziemiaństwa, nie dalej. Czyli warstwa 72% społeczeństwa miała całkowicie nie być dotknięta tą twórczością, bo miała być ona zarezerwowana dla elit. A przecież film Znachor, ten z lat 30., był wyświetlany na wsiach. Tu mam taki wątek w tym nowym Znachorze, że tam się pojawia też wyświetlany film. Przyjeżdża operator, mamy film, na wsi oglądamy. Tak był właśnie wyświetlany Znachor po wsiach. Właśnie w tamtym czasie. I tak jak sobór świętego Aleksandra Nevskiego, o którym wspominałem, został rozebrany i dzisiaj na Placu Saskim nie ma po nim śladu, a był postawiony w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się pomnik poświęcony oficerom, polskim żołnierzom zabitym przez Rosjan w noc listopadową, tym, którzy nie chcieli się poddać carskiej władzy. I tam powstał ten sobór. Tak jak on został skruszony, taki w postaci profesora Rafała Wilczura widzimy, jak kruszeje społeczeństwo, staje się empatyczne. Może to jest taki idealistyczny wzór. Widzimy to podczas rozprawy sądowej, gdzie tak naprawdę mamy tam dwóch przeciwników tylko profesora Wilczura. Jest to milczący jego konkurent, też chirurg, i z drugiej strony jest sędzia. Tak. Nie wiem, czy to był zamysł Dołęgi Mostowicza, czy chciał pokazać takie idealistyczne społeczeństwo, no ale w jakimś sensie o tyle dobrze to robił, że dobrze to się czytało, miał rzeszę czytelników i być może ta ikona popkultury, jaką on się wtedy stał, miała większe pole do manewru i nacisku i parcia niż na przykład Gombrowicz, którego dzisiaj omawiamy jako kanon, a tak naprawdę jest zupełnie nieznany. Czy jak na przykład Iwaszkiewicz, który jakby łączył to dwudziestolecie międzywojenne i czas powojenny stalinowski, komunistyczny, który próbował to ziemiaństwo wpisywać w swoją literaturę, a teraz też zupełnie to przepadło. Czy Rodziewiczówna, która na siłę jest teraz wyciągana w filmach z powieścią, która jest osadzona w pogaństwie, bo istotą jej literatury często były wątki odnoszące się do rodzimowierstwa, jak jakieś stare drzewa, dęby, które są pozostałe.
całością. Że ją wyciągają niektórzy ludzie związani z prawicą, bardzo ją lubią, tak? I to jest też bardzo ciekawe, to też pokazuje, wiesz, stopień świadomości tego. Ale wiesz, to też jest ciekawe, że Netflix, czy te duże platformy streamingowe, no na razie Netflix, że zaczyna jednak sięgać po tą literaturę polską i to jest bardzo, wiesz, też dobre, nie tylko dla widzów w Polsce, tak, tych seriali, ale wiesz, no ten film bardzo możliwe, że przebije się za granicą. To też, z Netflixem też jest tak, że czasami nie wiesz, jakie filmy na jakiej szerokości geograficznej się przebiją, ale to jest naprawdę ogromna promocja polskiej literatury. To jest ogromna promocja polskiej percepcji, tak? Nie tylko pod względem takim czysto artystycznym, że oto Leszek Lichota może zostanie gdzieś dostrzeżony przez jakiegoś producenta z zagranicy, bo będzie się podobała jego charyzma i może go obsadzi, tak? Ale zobacz, że to jest jednak wejście polskiej literatury na bardzo szerokie wody. No Netflix daje ci możliwość obejrzenia filmu przez miliony widzów na całym świecie. Coś, czego kino ci nigdy nie da. Nigdy. Nawet jeżeli dystrybutor weźmie jakiś polski film, wprowadzi gdzieś na ekrany, no to on ma ograniczone pole do zgarniania widzów, a jednak platforma, no nie, jest co innego. I dlatego odniosę się do tej sekwencji, w której mówiłem, że Tadeusz Dołęga-Mostowicz mógł zrobić karierę w Hollywood. Miał mieć zlecenie na napisanie scenariuszu o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku i jeszcze miał jeden scenariusz, który pisał dla wtedy bardzo popularnej amerykańskiej aktorki. I być może dzisiaj dopiero przychodzi czas, że to za pośrednictwem Netflixa właśnie Tadeusz Dołęga-Mostowicz stanie się twórcą nie tylko związany ze środowiskiem polskim, ale stanie się bardzo uniwersalny w swoim przekazie. I do tego uniwersalizmu wrócimy po muzycznej przerwie. Okno na kulturę. Znachor w reżyserii Michała Gazdy. To jest film o zwycięstwie dobra, wiesz, to jest film o tym, że szlachetność popłaca, że szlachetne postacie, że szlachetni bohaterowie mają miejsce jeszcze też w kinie, wiesz, i to jest, i teraz, no, ja ci się zupełnie szczerze przyznam, że ja Znachora Hoffmana w życiu obejrzałem dwa razy, tak świadomie, w całości, tak, to był jeden z tych filmów, który właśnie gdzieś tam leciał w telewizji i raczej go oglądałem jednym okiem, kiedy jeszcze ten telewizor bywał włączony. Ja dzisiaj, wiesz, oglądam głównie w streamingu filmy. Ja w telewizji oglądam tylko serwisy informacyjne. Więc to jest też, ja spojrzałem na Znachora zupełnie świeżym okiem. Ja spojrzałem na Znachora też okiem kogoś, kto szanuje wersję Hoffmana, ale wersja Hoffmana nigdy nie była częścią mojej tożsamości. Nigdy nie była w moim sercu tak bardzo. Wiesz, ja jestem dzieciakiem telewizji lat 90. i 80. Ja jestem dzieciakiem różnych produkcji telewizyjnych, ale które już wchodziły trochę z zachodu, tak? To znaczy seriali takich jak Columbo, Policjanci z Miami, czy Robin z Sherwood, to moja ulubiona wersja pogańska, przyznaję, z Michaelem Bredem, ale to jest moja ulubiona wersja jednak Robin Hooda. Natomiast jeżeli chodzi o te polskie produkcje, to ten Potop zawsze był, ci Krzyżacy zawsze byli, ten Znachor zawsze był, ale to wszystko było raczej jako pewna część tożsamości, którą ja muszę i mam obowiązek przyjąć, a nie zawsze robię to zupełnie z własnej woli. Wiesz, ja wiem, że muszę Potop znać. Czy chcę go znać? Dopiero późno odkryłem ten Potop i obejrzałem go późno. Ale wiesz, no mnie jednak co innego ukształtowało. No już nie chcę mówić, że jednak bohaterem naszego dzieciństwa i mojego pokolenia z polskich postaci, no był jednak Franz Maurer niestety, tak? Czyli Bogusław Linda. No w moim przypadku jednak Wołodyjowski. No widzisz, jednak w moim tak było, już nie. Tak, i to jest serialu, tak, telewizyjnego, no. Bo film miał gorszy odbiór i jakoś trochę inną. Jednak serial przybijał film pełnowymiarowy. Jeżeli chodzi o Potop, to czytałem Sienkiewicza, przede wszystkim czytałem. Jeżeli chodzi o Znachora, nie czytałem Dołęgi Mostowicza, tu się przyznaję i chyba sięgnę, żeby sprawdzić. Jestem zaciekawiony i zrobię to. Ale powiem szczerze, że tak jak sam to przed chwilą skonstatowałeś, ja też lepiłem Znachora z części. Jednego roku obejrzałem fragment taki, drugiego inny i gdzieś tam potem ułożył mi się ten film w całość, a nigdy za jednym razem. Ten film nie był obejrzany, zawsze mnie odstręczała od filmu świetnego reżysera Hoffmana, no pewna siermiężność lat 70., która gdzieś tam stawiała mi ten film obok lalki.
I nie pozwalała mi wejść mocno w całą tę historię poprzez wypielęgnowanie bohaterów. Jednak to wypielęgnowanie w powieści Dołęgi Mostowicza jest wypielęgnowaniem na papierze. A to wypielęgnowanie na ekranie, czyli widzimy tutaj Stockingera, proszę bardzo, przyszły baron, można powiedzieć, hrabia, baron. I tak wygląda. W takiej manierze ja nigdy nie mogę uczynić żadnego zła i zejść na złą drogę. Zawsze we mnie jest ten pierwiastek miłości, który okazuje mojej wybrance, chociaż jest z niższych sfer. Tak? Tutaj jakby ta struktura została zburzona, czy też Franceschi, który jako konkurent, chirurg, no też wyglądał tak dosyć wypielęgnowany i wzbudzający też taki podziw, jak z obrazka, jak z katalogu mody tamtej epoki. Tego w tym filmie nie ma. Są dobrze zarysowane charaktery postaci, wpisane też na pewno w aktorów, którzy podjęli się tej roli. Szczerze mówiąc, bardzo mocno i tak z ostrożnością oglądałem rolę Ignacego Lisa, ponieważ znałem go z Marsa 68. I nie wiedziałem, czy tak młody aktor może się wcielić w kogoś, w sercu kogo będzie tylko wyłącznie czysta miłość. No ale jednak w Marsu 68 też był wypełniony czystą miłością i tutaj, wydaje mi się, sprawdził się znakomicie. No, to już pokolenie Z. Pokolenie Z, to już Zetki są. Wiesz co, tak, bo to jest też bardzo ciekawe, że ten film nie jest przepełniony gwiazdami. Zauważ, że to jest też w ogóle taki bardzo, bardzo fajny ukłon, bo Artur Barciś, który w tamtym Znachorze grał Wasylko, tego syna właściciela młyna, który ulega wypadkowi. No ale jest Mikołaj Grabowski przecież. Tak, tak, ale a tutaj gra kamerdynera, tak, ten. I on łączy dwa filmy, Barciś, ale okej, ja rozumiem, tylko wiesz, to nie są wielkie gwiazdy polskiego kina, z całym szacunkiem. To są aktorzy młodzi albo charakterystyczni. Lichota jest, to znaczy Lichota jest aktorem bardzo niewykorzystanym w polskim kinie. Jest to aktor, który robi najlepsze swoje role, tworzy właśnie na małym ekranie, tak jak serial Watacha, tak jak film Znachor, który no, pojawia się głównie na Netflixie, on do kin nie wszedł. Chociaż miał premierę w Warszawie, w ogóle owację na stojąco przez 10 minut. Natomiast wiesz, tutaj nie ma takich charyzmatycznych postaci tamtego, którzy mają dzisiaj taką pozycję, jak wtedy miała Anna Dymna. Bożena Dykiel, tak? Bożena Dykiel może nie aż taką, ale Anna Dymna. No, to jednak Piotr Frączewski, który oczywiście on stał się kultową postacią w latach 80. dzięki roli czy to pana Kleksa, Franek Kimono. W kabaretach. Kabaret, Franek Kimono, tak? To wszystko. Tak, tak, to wszystko bardzo. Ale on już miał wtedy swoją pozycję w 82 roku, kiedy ten film pojawił się na ekranach. Wiesz, to były role. Teatr telewizji go mocno wypromował. Teatr telewizji, wielkie role też, czy tutaj u Wajdy w Ziemi Obiecanej przecież, no to były bardzo istotne rzeczy, które... Ale jednak robił. Spójrzmy, no, Izabela Kuna jednak jest aktorką, która jest znana i ma swoje role. Rewelacyjnie zagrała, że tak powiem, super wiedźmę. Tak bym tak nazwał, na salonach. Nie wiem, czy zauważyłeś, ogólnie ten nowy Znachor mocno tutaj stawia na rolę kobiet. Mamy kobiety silne, niezależnie od charakteru, czy jest dobry, czy zły charakter, to są silne kobiety. Potrafią postawić na swoim, jeżeli nawet chodzi o córkę Wilczura. Jednak w oryginale, jeżeli patrzymy, wspomniałeś przed chwilą aktorkę, która ją grała w poprzednim filmie, to jednak była to zalękniona tam osoba. Postać zalękniona. Tu jest osoba silna. Potrafi wykrzyczeć hrabiemu, że jest nierobem, że wszystko, co ma na sobie, to jest wynik pracy tego ludu uciemiężonego, chłopskiego, którego nie docenia i się z niego śmieje. Mamy tu taki akcent trochę punktujący to, co się dzisiaj dzieje. Wiesz, i może ten akcent bardzo zyska na popularności. Ja mam nadzieję, że my omówimy w naszej audycji w październiku chłopów. Małżeństwa już teraz Welchman, czyli Hugh Welchmana i Doroty Kobieli Welchman. Film, który właśnie się okazało, będzie walczył o Oscara, będzie walczył o nominację do Oscara, będzie reprezentował Polskę. Ja jestem wielkim zwolennikiem tej decyzji. Obejrzałem go na festiwalu filmowym w Gdyni, dałem mu 8/10 w swojej recenzji. I wiesz, to jest też produkcja, która
tak jak z Nahor, bardzo mocno, znaczy jest przepisaniem, tak? Jest przepisaniem Raymonta, docięciem tego Raymonta do współczesnej percepcji takiej społecznej, jak powinny wyglądać prawa kobiet. Jagna, tutaj Kamila Urzędowska ją gra, ta Jagna jest wręcz, znaczy ona była rewolucyjna oczywiście u Raymonta i w starej wersji, ale ona tutaj jest no, taką ikoną feminizmu, tak? To jest niezależna kobieta, której no, cała społeczność ją canceluje. Znaczy, że mówimy często o tym kasowaniu. Oni robią taki totalny cancel culture, to znaczy biorą i wyrzucają poza nawias społeczny za różne rzeczy. I to też jest z perspektywy kobiecej. Nie tylko dlatego, że Kobiela no, jest współreżyserką, jest kobietą. Oni wcześniej ten sam duet dał nam Twojego Vincenta, który dostał nominację do Oscara. To jest przepięknie wizualnie zrealizowane. Tak? To są klatki malowane przez malarzy. Mhm. Tak? 3 lata malowano to. Więc to jest wizualnie naprawdę, naprawdę perełka. Natomiast jednak to jest też z perspektywy kobiecej bardzo zrobione i to jest bardzo ciekawe, że tą klasyczną literaturę, czy tutaj Dołęga Mostowicz, czy Raymond, to wszystko zaczyna być interpretowane przez pryzmat feministyczny, ale to jest ten feminizm, który ja akceptuję, lubię i który uważam, że powinien być eksploatowany, bo to nie jest ideologiczny feminizm. Tak bym to nazwał, tak by to pewnie nazwał Tadeusz Dołęga Mostowicz, feminizm prorodzinny. Mhm. Taka definicja i ta mocna rola profesora Rafała Wilczura, czyli rola Leszka Lichoty, pokazuje tutaj, że nie dominują tylko kobiety, ale jest także ta postawa męska. To, czym mężczyzna powinien się w swoim życiu kierować. Niezwykle jest tutaj postawiona ta miłość do dziecka, to, co w nim zostało i to, co pozwoliło mu w tej amnezji przypomnieć o tym, że to jest jego córka, ta zapomniana, ta w odległym świecie, a stająca się bardzo realna. Więc jest to w jakimś sensie film prorodzinny w dzisiejszych czasach. Nie wiem, czy to było zamysłem reżysera, ale tak jest i w tej sile kobiet tu pokazanym, autentyzmie tej siły kobiet. Nie w karykaturze, nie w przerysowaniu, nie w barykadzie krzyku, a w empatii i sile, na której mężczyzna i kobieta może na sobie polegać. Tak jak to było w przypadku operacji dokonanej w chałupie, gdzie Znachor boi się tego, nie wie, czy może zrobić, a jednak to jego kobieta, Zofia, nakazuje mu to zrobić. Ona się wtedy staje jego szyją. Drodzy Państwo, Znachor nie jest to strata czasu, wręcz przeciwnie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję. Łukasz Adamski. Grzegorz Kasjaniuk. Do usłyszenia. Okno na kulturę.